Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. W swoim ostatnim meczu w tym sezonie na boiskach grupy trzeciej Wielkopolskiej Piątej Ligi Orzeł Mroczeń przegrał z Wiktorią Skarszew 1-5. Trzeba przyznać, że zawodnicy trenera Marka Wojtasiaka zaprezentowali już iście wakacyjny futbol, ale też przebieg meczu był chyba obrazem tego, co Orzeł prezentował swoim kibicom przez cały sezon. Momentami dobra gra, sporo niewykorzystanych okazji i trochę nonszalancji ze stratą bramek, a ostatecznie punktów. Przeciwnik był znacznie lepszy piłkarsko. Drużynie naszej dzisiaj nie można odmówić, było ambicji. Starali się, tak jak pan redaktor przed chwilą powiedział, stworzyliśmy kilka sytuacji, no ale właśnie ta umiejętność operowania piłką wyszła, że tak potocznie powiem, no nie potrafiliśmy skończyć swoich akcji, a przeciwnik pokazał, że trzema, czterema podaniami można sytuację stworzyć i po prostu ją wykorzystać. To w dzisiejszym meczu nas zgubiła, te elementy piłkarskie, czyli przyjęcie, podanie, wyjście na pozycję, no i to, co przed chwilą powiedziałem, no nie było skończenia akcji. Przeciwnik oczywiście z wysokiego miejsca, drugie miejsce uprawniające w barażach. My uważam, zrobiliśmy plan minimum, jeżeli chodzi o całą rozgrywki. No po prostu się utrzymaliśmy, mieliśmy przebudowę, odeszli starsi zawodnicy, przyszli młodsi. No i ci młodsi muszą wiedzieć, że no muszą się dużo uczyć, a żeby się dużo uczyć, to trzeba trenować i to trzeba ten wysiłek na treningu dać od siebie. Trudno oprzeć się wrażeniu, że Skarszew najmniejszym nakładem sił dopisał do tabeli kolejne punkty i to grając bez swoich armat z przodu. Dzisiaj można powiedzieć, że poza paroma momentami przeciwnik nam nie zagroził i dzisiaj zagraliśmy dobry mecz. Jeśli chodzi też o samo budowanie gry i tutaj taką jakość piłkarską, no to dzisiaj pokazaliśmy się naprawdę z dobrej strony. Widać było taki też luz i już wiemy, że ten sezon już się kończy. Bo to był ostatni mecz ligowy, chcieliśmy go zakończyć zwycięstwem, ale teraz czeka nas najważniejszy mecz środowy i teraz robimy wszystko, pracujemy pełną mocą i z całych sił, żeby w środę przygotować się jak najlepiej. Hat-tricka ustrzelił w tym spotkaniu Jakub Jóźwiak, a po jednym trafieniu dołożyli Marcel Grala i Jakub Jóźwiak. Dla Mroczenia honorowe trafienie zaliczył Rafał Janicki. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka.